Skierowałem wniosek do Mateusza Morawieckiego z 11 grudnia 2017 roku o doręczenie mi kserokopii oświadczenia lustracyjnego złożonego przez pana przed tym, zanim pan objął urząd wiceprezesa Rady Ministrów, i po raz kolejny o sporządzenie i doręczenie mi wyjaśnienia, czy naprawdę polega ta informacja podana przez pana Czyżewskiego. Wniosek o osobisty przez adresata niniejszego pisma prezesa Rady Ministrów, sporządzenie odpowiedzi na wnioski. No i oczywiście nie sporządził. Mamy Centrum Informacyjne Rządu. 21 grudnia pismo sporządzone przez Annę Kuźmę, zastępcę dyrektora, która mi wyjaśnia, że osoba desygnowana na stanowisko prezesa Rady Ministrów przedkłada oświadczenie lustracyjne prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Organ ten przekazuje natomiast oświadczenie do biura lustracyjnego IPN. Czyli nie odpowiedział Morawiecki, tam je odesłała do Dudy, a że Duda przesłał do biura lustracyjnego IPN, czyli Morawiecki po raz kolejny, no tchórz, nazwijmy rzecz po imieniu. No i mam odpowiedź z IPN-u, proszę państwa, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 1 sierpnia 2018 roku. W odpowiedzi na pana wnioski o wydanie na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej kopii oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Mateusza Morawieckiego wyjaśniam, co następuje. Wniosek nie może zostać uwzględniony. Czyli proszę państwa, nie mamy prawa poznać, my Polacy nie mamy prawa poznać oświadczenia lustracyjnego Mateusza Morawieckiego. Zresztą identyczna sytuacja była również z jego ojcem, z Kornelem Morawieckim. Ta sama procedura, ta sama ścieżka i takie same odpowiedzi. No poza oczywiście tą sytuacją związaną z rządem, bo ten nie był w rządzie.